Nie posadzić dąb pamięci Władysława Sebyły. Bajeczna atmosfera XVIII-wiecznej Turcji, komediowa historia zakochanych i liryczna opowieść o skomplikowanych relacjach Mozarta z żoną Konstancją. Tak patrzy na ikoniczną operę wiedeńskiego geniusza Uprowadzenie z raju reżyser Jurij Aleksandrow. Premierowe przedstawienie w warszawskiej Operze Kameralnej 20 kwietnia. Dlaczego włoskie opery są popularne wszędzie pomimo nieszczęśliwych libret? Pytał sam siebie Mozart w jednym z listów do ojca, chcąc stworzyć przebój. W tamtych czasach w operze nie gasło światło. Światło było zapalone, grano w karty, pijano szampana, wychodzono na rozmowy towarzyskie i wracano na scenę. Dlatego konstrukcja musiała być przejrzysta, temat uniwersalny, a muzyka wyjątkowa. Mozart tak skomponował muzykę, że nawet w jednym utworze jest bardzo wiele kolorów, wiele odcieni. W związku z tym narracja muzyki prowadzi. Najnowszą wersję opery stworzył dyrektor bliźniaczej rosyjskiej placówki. To opera buffa, to komedia, to dużo humoru, to bardzo żywiołowa dynamika przedstawienia poprowadzona przez Jurija Aleksandrowa, szefa opery kameralnej w Sankt Petersburgu. Jest w niej coś więcej. Reżyser dopatrzył się zresztą bardzo słusznie nieprzypadkowej zbieżności imion żony Mozarta Konstancji i postaci w operze. Postanowiłem pokazać nie tylko lekkość, ale całą złożoność tego utworu, miłość, wierność i pokazać to w dwóch płaszczyznach, także poprzez życie Mozarta jako kompozytora i człowieka. Prace nad kostiumami i scenografią zaczęły się w Istambule. To tam autor Paweł Dobrzycki szukał oryginalnych inspiracji. Ciężka galopada przez ten wielki bazar, gdzie się spotykają, właśnie spotyka się Orient, czyli miejscowi rzemieślnicy i sprzedawcy i tamtejsza kultura handlowa, tak to powiedzmy, z Europą. Sukces opery w 1782 roku w Wiedniu był ogromny i otworzył Mozartowi nie tylko wiedeńskie salony. Warszawska premiera 20 kwietnia. A na koniec u nas dziki